Cześć, Peter z tej strony. Zaczynamy relację z trasy do Chorwacji. Dzisiaj plan jest taki, żeby dojechać do Wiednia. A w tym momencie jedziemy do Bonarty na Supercharger i na zakupy. I taki będzie początek. Następnie jedna zmiana w planu jest taka, że jeszcze będzie przystanek przy przedszkolu. I później już będziemy jechać zgodnie z planem. Zapraszam do śledzenia. No i jesteśmy. Supercharger Bonarka. Już pokażę, jak to wygląda. W tym momencie mamy 25% baterii. To też było naładowane tu na Superchargerze. Jesteśmy nie w godzinach szczytu, więc będziemy mieli złote 65 zł za kilowatogodzinę. I z takich rzeczy jeszcze będziemy ładować do, tutaj sobie już ustawię, do 95% ze względu na to, że tak jak mówiłem, mamy jeszcze później przystanek przy przedszkolu i właśnie to był nowy feature, że można sobie ustawić, że to jest ładowanie jednorazowe i on później by wrócił do tego, co było wcześniej, tak na marginesie. No, ale w każdym razie będziemy ładować do 95%, czyli chcemy naładować 70%, tak, 70% baterii. No więc wysiadamy, podpinamy, zobaczymy, jaką będziemy mieli moc ładowania. Cyk, pyk, mek, cyk, pyk, mek. O! Plug and charge zawsze fajne. Co my tu mamy? 77, 98, 125, 143, 160, 173, 180, 185, 187, 188. 180. Czyli w piku mieliśmy 188 kW. Jest fajnie. Pisze 45 minut. A ja idę do Bonarki na śniadanko, zakupy jeszcze takie uzupełniające do wyjazdu. No. I potem będziemy ruszać w trasę. Prawdopodobnie przyjdę tu jeszcze przestawić auto. I wtedy właśnie tutaj też teraz włączam Sentry Mode i też właśnie będzie Sentry Mode włączony. Troszkę tej energii się zużyje na postój i później na ten dojazd, przystanek. Więc żeby mniej więcej być zgodny z tym planem, gdzie mieliśmy te 90% startu, to właśnie dlatego 95% ładuję. Ale to nie szkodzi, bo i tak mamy do załatwienia kilka spraw tutaj w centrum handlowym. Widzimy się później. No i jakby co, tak właśnie wygląda ładowanie przy wysokim stanie baterii. Mamy teraz 26 kW i za chwileczkę powinniśmy skończyć nasze ładowanie tutaj na Superchargerze. Będę przestawiał auto zaraz tam obok za mnie. Zaraz pokażę. Może się uda pokazać. No nie, nie widać już, nie widać za bardzo, ale tam za mną jest miejsce, gdzie kiedyś był stary Supercharger V2, który został zlikwidowany. Teraz są tam miejsca parkingowe, ponieważ jest piątek i to tak przed no teraz będzie południe zaraz, to raczej jest miejsce wolne, więc więc możemy tam zaparkować. A w międzyczasie właśnie tutaj się już zakończyło ładowanie. Mamy 95%, więc idziemy się odpiąć. A następnie skasujemy zegary i będziemy już liczyć naszą trasę. Klik. Żeby tutaj do tego. No, jest dobrze. Jesteśmy odpięci i możemy
przestawiać auto, tylko zanim przestawimy, to właśnie komisyjnie, że tak powiem komisyjnie, czyli na nagraniu, tutaj zegar zostanie, czy tam podróż zostanie zresetowana, pomiar. Resetujemy pomiar. Resetuj. Ciężko mi tą ręką. Jest, trafiłem. Jest 0,0,0. Więc od teraz liczymy naszą trasę. Od tego ładowania tutaj na superchargerze. No. A ja przestawię, włączę centry i idę załatwiać dalej sprawy. No i okazuje się, że przy załatwianiu spraw i kręceniu się po mieście musieliśmy zrobić 14 km. Zużyliśmy 3 kWh ze średnią energią 207 Wh na kilometr. No, takie zużycie na krótkich dystansach zawsze jest podwyższone. I mamy w tym momencie 90%. Może nam ewentualnie spaść do 89%, ale dalej jesteśmy w planie. I stąd będziemy już ruszać do Ołomuńca na Supercharger. No i jesteśmy w Ołomuńcu na Superchargerze. Dojechaliśmy z 31% baterii mamy o 16.51. Jeżeli chodzi o statystykę, to zaraz pokażę. Statystyka jest następująca. Przejechaliśmy do tej pory 271 km. Zużyliśmy łącznie 45 kWh, średnia energia to 167 Wh na kilometr. Jechałem pod limity, ale było dużo po drodze jakichś robót drogowych i spowolnień, więc dlatego taki wynik. Mamy 16% nadwyżki w stosunku do planu energii, więc prawdopodobnie będziemy musieli się krócej ładować. No, to ja się podpinam i później będzie podsumowanie ładowania. No i ostatecznie doładowaliśmy do 65%, tak żeby było powiedzmy zaokrąglone mniej więcej do 5. Tak jakoś. Kosztowało to 327 koron i 70, nie wiem jak tam te grosze w Czechach się czyta, ale tyle nas kosztowało doładowanie od 31 do 65%, czyli to jest 34%. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, to 34%. No. Natomiast muszę przestawić teraz auto, ponieważ jeszcze nie przyszło mi nam jedzenie do końca. Dopiero zdążyliśmy do toalety i napić się. Jeszcze jedzonko czeka, więc jeszcze nie jesteśmy gotowi na dalszą jazdę. Jest 17.13. No i ostatecznie jest 17.41. Jeszcze są załatwione jakieś sprawy takie bardziej toaletowe, więc ostatecznie pewnie w ciągu 5-10 minut wyjedziemy. Więc tak się ma czas. Jak widać, samochód czekał na nas, nie my na samochód. Ładowanie poszło szybciej niż nasz postój. No i jest tak, że powinniśmy już do naszego hotelu w Wiedniu dojechać. No. I jesteśmy na miejscu w hotelu. 20.50, 14% baterii. Idziemy się za chwileczkę zaczekinować i później będę jeszcze próbował ogarnąć ładowarkę. Ale statystyka. 501 km przejechane, czyli mniej więcej połowa trasy. Łącznie energii 82 kWh, średnia energia zużyta 163 Wh na kilometr. Tak to wygląda, zgodnie z planem i później jeszcze pokażę, jak się będę podpinał. No cześć, Peter z tej strony raz jeszcze. Jesteśmy podłączeni do ładowarki w hotelu, zaraz pójdę poprosić o jej włączenie.
Natomiast będę musiał podliczyć, czy to się opłaca, i na tej zasadzie będę tam planował ewentualną podróż powrotną, bo z powrotem też się zatrzymuję w tym samym hotelu. Natomiast sam parking kosztuje już 15 euro, a ładowanie kosztuje 25 euro za noc. Więc ja wiem tylko tyle, że ładujemy się do 100%. Do 100% jedziemy. Jak jest jednorazowo po prostu tak płatne, to żeby najbardziej to się opłacało, to tylko i wyłącznie 100%. Tylko zobaczymy jeszcze, jak tutaj z czasem wyjdzie. No i ładujemy do 100%, tak żeby ustawię tą moc tak, żeby rano było wszystko gotowe, ładnie naładowane. I jutro jedziemy w dalszą trasę, już do samej Chorwacji.